Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem z ciekawego narzędzia, mianowicie z kalendarza eventów. Kalendarz eventów, który został stworzony przez użytkownika Kaja43, jak widzimy w prawym górnym rogu. Nie jest to Polak, jest to osoba z innego kraju, poznałem, no jest z tawerny po prostu shakesowej, w discordowej. W każdym razie stworzył taki kalendarz, który naprawdę się sprawdza. Nie chciałem wam o tym nagrać od razu, jak ten kalendarz jakby zacząłem z niego korzystać, zacząłem sprawdzać, no bo stwierdziłem, że okej, mogą to być jakieś tam przypuszczenia i tak dalej i wiele rzeczy się może nie pokrywać, ale z perspektywy czasu widzę, że naprawdę większość rzeczy, głównie tu mówimy o eventach, ale same daty startów serwerów, co akurat do tego nie jestem do końca przekonany. No ale też coś takiego macie, więc generalnie bardzo wiele rzeczy się sprawdza, głównie jeżeli chodzi właśnie o eventy. Co za tym idzie, no możecie sobie wiele rzeczy dzięki temu zaplanować, no bo jak pewnie teraz wiemy, mamy informację taką oficjalną ze strony twórców gry, tylko jeżeli chodzi o 2 tygodnie do przodu. Co będzie w tym tygodniu i co będzie w kolejnym właśnie z eventów, nie mamy dalej, więc jak widzicie, no tutaj jest to naprawdę na wiele, wiele dni, no i na kilka miesięcy tak naprawdę do przodu, tak więc wydaje mi się, że będziecie zadowoleni, jeżeli chodzi o korzystanie z tego. Zaraz wam tu zaprezentuję, jak tego używać i tak dalej. Natomiast o co tu generalnie chodzi? Chodzi o to, że skąd on to ma? O, może w ten sposób. Wiele z was ciekawi pewnie, skąd on to ma. Z tego co wiem, bo pytałem go, pisałem tam z nim chwilę, z tego co wiem, po prostu wyciąga z plików gry. W plikach gry siedzi po prostu grafika, na przykład macie, nie wiem, jakąś tam specjalny obrazek, jeżeli chodzi o karczmę, jak mamy event z wiedźmą. No nie, i on po prostu to wyciąga, widzi i daje w te dni, ten przedział dni tam od piątku do niedzieli, właśnie takie obrazki eventowe, jakie on widzi w tym pliku gry, że są zaplanowane na ten i ten dzień. Trochę skomplikowane, no ale jeżeli ktoś w tym siedzi, no to pewnie wie, o co chodzi. I on postanowił właśnie takowy kalendarzyk stworzyć. Jak widzicie, mamy tutaj na górze tak zwane szybkie linki, no i tutaj póki co trochę może kamerka zasłaniać, ale to dam wam link w przypiętym komentarzu, sami sobie to możecie prześledzić. W każdym razie tak, tu mamy szybki link do 2022 roku, klikamy tutaj, o i mnie coś nie przenosi, a wcześniej mnie przenosiło, czemu to tak działa? O cyk, dobra, teraz przeniosło. No i jak widzicie, zaczyna się nam tutaj 2022 rok, tutaj widzicie, myszkę widzicie, mamy różne obrazki, zaraz wam powiem, co te obrazki znaczą, zresztą tutaj po prawej stronie macie legendę. O, i tu w ogóle macie te obrazki, które właśnie on również, po których jakby wnioskuje, jakie będą eventy w dany weekend, więc tutaj po prawej stronie to wszystko macie. Macie również właśnie legendę, który obrazek co znaczy i tak dalej, więc generalnie, a czemu to mnie od razu nie przełącza? Tylko tak jakoś dziwnie. Teraz może, dobra, nieważne, sam po prostu tutaj sobie przejadę. No i okej, jak widzicie, mamy póki co eventy tak naprawdę, no tu mamy jakieś jeszcze, jeżeli chodzi o event letni i tak dalej, no to jakby łatwe jest dojść do przewidzenia, kiedy będzie. No ale jak widzicie, póki co mamy do 1 kwietnia wszystkie eventy pokazane, jakie będą, i mamy nawet starty serwerów. Zobaczcie, tutaj jeżeli chodzi o event, o weekend od 11 marca do 13 marca, no to mamy pokazane, że wtedy może wystartować W54. To są 2 miesiące, więc to jest jakby dość długo od startu W53, więc tak jak mówię, jeżeli chodzi o te starty serwerów, to nie jest to wcale takie do końca przemyślane, bo wiedząc z mojego jakby doświadczenia, wiem, że starty serwerów często są bardzo nieplanowane do przodu, że tak powiem, tylko bardzo są takie spontaniczne i jest raczej cyk, odpalimy nowy serwer już po prostu, więc jakby no tutaj nie wiem, skąd on takowe informacje akurat ma, tu w ogóle W54 i dalej nic nie ma, nie? W55 jeszcze nie ma wpisane, no ale tak jak mówię, może gdzieś tam to w plikach gry również siedzi, tego akurat nie wiem. W każdym razie, jak widzicie, no myślę, że nie ma co tutaj wam tłumaczyć, bo jest, sprawa jest prosta, mamy każdy weekend, zaczynając to od 31 grudnia 2021 do 2 stycznia 2022, potem mamy kolejny, no i teraz będziemy 21 stycznia do 23 stycznia, no i W53, które się faktycznie zgadza, no ale to mógł akurat dostawić, jak już to ogłosili, więc to akurat no tutaj nie ma znaczenia, z tym W54 zobaczymy. W każdym razie no będziemy mieli Golda, będziemy mieli tutaj, co to jest w ogóle za event, bo ja tu też niektórych nie, a to są po prostu dusze.
Będziemy mieli zwierzątka i będziemy mieli event wiedźmy. I właśnie, jeżeli chodzi o event wiedźmy, to wszystko wskazuje na to, co już mówiłem we wczorajszym filmie, że teraz event wiedźmy będziemy mieć co miesiąc. Zobaczcie, 18 lutego, moje urodziny swoją drogą, 18 lutego do 20 lutego również mamy tutaj wiedźmę, więc jakby za miesiąc kolejna i później, jeżeli chodzi o marzec, no to mamy od 18 marca do 20 marca również wiedźmę. Zobaczcie sami, tak więc no wszystko wskazuje na to, że w tamtym roku mieliśmy event wiedźmy tylko przez event. Ostatnio się ktoś doczepił, że mówię event zamiast event, więc niech będzie event. Wiedźmy mieliśmy tylko dwa razy w roku, a w tym roku wskazuje wszystko na to, że będziemy go dostawać co miesiąc i to nawet widzimy, że mniej więcej w tych samych dniach, czyli około 20 dnia miesiąca. To wiadomo w zależności jak wypada akurat weekend. Tak więc no to akurat ciekawa informacja, którą mogliśmy się dowiedzieć dzięki temu, że właśnie taki kalendarz powstał. No i tutaj okej, no to już wiemy co jest, to już na 28 również raczej wiemy co jest, bo to już zapowiedzą, ja to nagram we wtorek, wy to dostaniecie w środę, ale to już pewnie zapowiedzą właśnie w środę o godzinie 12 standardowo, no ale na przykład zobaczcie. 4 lutego do 6 lutego. To jest również no taka, można powiedzieć, zapowiedź. A tu w ogóle, aha, jest ta przecena na grzybki. Nie, to przecena na grzybki to jest procent. Aha, to jest jakaś, o zobaczcie, to jest w ogóle jakaś zimowa wyprzedaż teraz, to ciekawe, no zobaczymy co to będzie, dziwne, no ale okej, tu już powiedzmy, że to mamy zapowiedziane na 28, no ale 4 luty jeszcze nikt nie wie co wtedy będzie, a tu już jak widzicie mamy podane, przede wszystkim jest to event expa, druga rzecz to są klepsydry, no i trzecia rzecz to jest... To jest chyba Epic Quest Extravaganza, czyli gwarantowany Epic za 100 awanturniczości i potem za wykorzystanie całej awanturniczości. No i właśnie, tak możecie sobie sprawdzić i zobaczcie, że jest to podane aż do 1 kwietnia, czyli praktycznie no na 3 miesiące do przodu już wiemy, jakie będziemy mieli eventy. Tutaj po prawej stronie jest oczywiście, tak jak mówię, tam... ta cała legenda, że tak powiem. No i tu mamy co dany obrazek znaczy, czyli tu mamy expa, tu mamy te klepsydry, tu mamy po prostu weekend epicki, taki najzwyklejszy w sklepie, tutaj mamy... Aha, to jest to. Tutaj mamy za to za zagranie 100 awki i potem za 300 awki. Tutaj mamy za epiki w kościach. Potem mamy ten festiwal, czyli po prostu dostajemy surki od kowala z misji, plus możemy rozmontować tam 15 rzeczy i tak dalej. Tu mamy golda, tutaj mamy w twierdzę, tutaj mamy zwierzątka, czyli możemy karmić 9 razy zwierzęta i tak dalej. Zresztą no to wszystko macie opisane. Oczywiście jest to po angielsku, no ale myślę, że każdy ogarnie mniej więcej o co chodzi, a jak nie, to sobie po prostu przepiszę do tłumacza, czy tam skopiuję, nieważne. Tutaj mamy duszę, tutaj mamy 20% więcej grzybków, jeżeli chodzi o ten event, no to wiadomo, że jest po prostu przecena. Tu mamy toalety, tutaj mamy darmowe piwo w tawernie, to jest akurat tam na jakiś Oktoberfest. Tu mamy legendarny loch, zobaczcie, że już też te legendarne lochy mamy dość do przodu podane, czyli gdzie to może być, poczekajcie. Legendarny loch to jest taka korona. O, na przykład kolejny legendarny loch jest zapowiedziany na 8 kwietnia. Ciekawe czy to się sprawdzi, zobaczymy. O, i tutaj też, zobaczcie, czyli mamy, no bo to wiadomo, legendarny loch tam trwa 10 dni, więc wiadomo o co chodzi. Tutaj w ogóle jest podane, że to już jest na Wielkanoc jakiś evencik. Dobra, lecimy dalej, mamy tą wiedźmę, mamy... A, tu jakieś skipowanie questów za darmo w tawernie, chyba było coś takiego, ale już nie pamiętam. Tu mamy to, ten taki event letni, który pierwszy raz był w tamtym roku w grze aktywowany, czyli codziennie zbieraliśmy te punkty i na koniec dostawaliśmy legendarnego gema, jak się nie mylę. Tu mamy ten szczęśliwy dzień, czyli dostajemy... możemy kręcić kółkiem 40 razy zamiast 20 i dostajemy szczęśliwe monety z misji. Tu mamy Black Friday, czyli po prostu to... no, tylko czarne i legendarne gemy, mamy 20% więcej, no to 33% przecena i tak dalej, to wiecie o co chodzi. No i speed server również mamy, zobaczcie, możemy sobie sprawdzić kiedy będzie kolejny, tu chyba aż tak nie ma to do przodu, no ale w każdym razie jest to w legendzie. No i tu mamy jakieś, a tu jest jakiś spoiler, tylko gdzie ten spoiler by był, bo tu jest ta graficzka, to jest w ogóle coś nowego.
Tu mamy, kiedy wystartowały wszystkie serwery, zobaczcie. Tutaj mamy te speed serwery, jakieś właśnie nowe serwery. Tu wszystkie grafiki są, nie? Legendarnych lochów i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, i tutaj jeżeli chodzi o to, no to nie wiem, to akurat ciekawy jestem, o co chodzi. Może to znowu będą takie paczki, jak tam były w lato, że jeszcze raz będzie można kupić. To, co był ten błąd z tym levelem, że zamiast jednego to się dostawało trzy bodajże łącznie. No ale to ciekawostka, zobaczymy. A da się to w ogóle... No to nas przenosi gdzieś, a no to to jest tu. No to jest napisane, nie zauważyłem tego, że to jest podobne do właśnie tego, co było tutaj, czyli... A, to może coś takiego znowu zrobię? No nie wiem, to jakby nieważne. W każdym razie, no wszystko do 3 miesięcy sobie możecie tutaj zobaczyć w tym kalendarzu, co będzie zaplanowane. Możecie sobie zaplanować kopanie gemów, bo na przykład będzie event twierdzy i tak dalej, więc no naprawdę bardzo pomocna rzecz. Polecam sobie sprawdzać, bo tak jak mówię, no powiedziałbym, że nawet w 99% się to wszystko sprawdza. Link do tego macie oczywiście w przypiętym komentarzu, także sobie śledźcie, możecie sobie zrobić, nie wiem, przypiętą kartę w przeglądarce i po prostu sobie sprawdzać, kiedy jakiś tam event, który was interesuje, będzie. Tu mamy jeszcze w ogóle jakieś znaki zapytania, ale nie jest wyjaśnione, co ten znak... A jest. A, tu że jeszcze chyba nie wiadomo, o co chodzi. No tak, bo tu jest, można powiedzieć, że legenda, co oznacza dany obrazek, a tutaj mamy opis generalnie tych wszystkich eventów, o co tutaj chodzi, no ale raczej wszyscy wiecie, kiedy... co jaki event robi, nie? Bo to już akurat te eventy są od roku, więc raczej każdy wie co i jak. To tyle, dziękuję wam pięknie za oglądanie, zajrzyjcie sobie do tego kalendarza, wszystko sobie sami ogarniecie, ja tutaj wam pokrótce wyjaśniłem co i jak. Jeszcze tutaj na dole mamy jakieś rzeczy, jeżeli chodzi o Hydrę, zobaczcie, to jakieś takie właśnie ciekawostki, tutaj mamy Expa i Golda, mamy tam cały wykres, no generalnie bardzo ciekawe rzeczy są pod tym linkiem, więc każdy może sobie zerknąć, ja akurat z tych nie korzystam, najbardziej korzystam tam z tego kalendarza, bo on jest najbardziej dla mnie pomocny. Tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostaw kciuka w górę, subskrybuj dzwoneczkiem. Piszcie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, to nam chętnie dopowiem, bo może czegoś nie powiedziałem albo coś. No i chyba to wszystko. Dziękuję wam raz jeszcze pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!